tutaj, z urodzenia warszawianka, ta ziemia stała się dla niej małą ojczyzną, jej miejscem na ziemi, a dzisiaj porozmawiamy na temat jej najnowszej książki, Pusty las, w której opowiada o tej ziemi i o jej byłych i obecnych mieszkańcach. Nasze spotkanie poprowadzi pani Justyna Jupowicz-Kozak, którą też równie serdecznie witam. Pani Justyna jest tłumaczką, jest wierną czytelniczką naszej biblioteki. I tak się składa, że kilka lat temu Beskid Niski również stał się jej nowym domem, jej miejscem na ziemi. Partnerem wydarzenia jest Księgarnia Mieszko. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Może na początek naszego spotkania i opowieści o książce chciałabym cię zapytać, jak długo w twojej głowie rodził się pomysł na powstanie tej książki? Bo nie mieszkasz tu od 5 lat. I co było impulsem tak naprawdę? Bo aż mi się w głowie nie mieści, że to dopiero teraz. Więc dzień dobry Państwu. Jestem strasznie wzruszona, że tu jestem, bo to chyba moje najważniejsze, mam takie uczucie, spotkanie. Będzie, już jest właściwie. Faktycznie mieszkam tu już długo. Te kilkadziesiąt lat to brzmi dosyć przerażająco, no ale to jest prawda. Niestety 31 lat mieszkam w Beskidzie. A co było impulsem, dlaczego dopiero teraz i co było impulsem, kiedy się to zrodziło w głowie? To się nie zrodziło w głowie, to się rodziło w ciele, w chodzeniu, w byciu tu, w milionie najrozmaitszych drobnych czynności, które są czynnościami materialnymi. To potem dopiero zaczyna się wszystko, w moim przynajmniej przypadku, proces pisania, szczególnie tej książki, wyglądał tak, że to co w głowie i to co później przelane na papier, to był dopiero jakiś bardzo już końcowy moment tej całej mojej drogi, która zaczęła się od tych od tego życia, zwyczajnego życia po prostu, życia materialnego, fizycznego tutaj, od wychodzenia tysięcy kilometrów. Ja strasznie lubię chodzić, kiedy chodzę, przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły. Czasem mówię o sobie, że mogłabym być naprawdę partyzantem, bo naprawdę znam tu mnóstwo ścieżek. To jest mój najlepszy sposób spędzania wolnego czasu i to na równi, nie wiem, z jakimiś ideami, to właściwie dało mi bazę do tego, żeby to we mnie tą książkę zrodziło, bo ja tak mam, że różne pomysły muszą we mnie dojrzeć w sposób fizyczny wręcz. To ja muszę się nimi napełnić, ja muszę je wynosić w sobie. Dlatego i Fałszerzy Pieprzu napisałam późno, jak wcześniej mogłam to napisać, jak wcześniej wiedziałam o pochodzeniu mojej rodziny. Ten pomysł też musiał we mnie dojrzeć. Ja ich nie przyspieszam, ja je tylko trochę podlewam. I ja świadomie nie korzystałam w zasadzie wyłącznie ze źródeł piśmiennych, bo się nasłuchałam tych historii przez te kilkadziesiąt lat mieszkania tutaj i tak wystarczająco. Absolutnie nie z szacunku dla moich potencjalnych rozmówców, sąsiadów, tylko taką po prostu mam formułę pracy, taka jest moja. Ja nie jestem reporterką. Ja raczej staram się dać głos temu, co w mojej głowie się jawi po nasiąknięciu tymi wszystkimi historiami. W ten sposób daję im głos, poprzez siebie, bo nie mam złudzeń, że nie opisuję czyjejś obiektywnie prawdziwej historii, tylko ją przypuszczam przez siebie. To jest opowieść o tym, jak człowiek zamieszkuje i co z tym zamieszkiwaniem robi. W tym wypadku ten człowiek to ja,
który zamieszkuje w Beskidzie, styka się z rzeczywistością, wcześniej mu nieznaną, i ta rzeczywistość coś z nim robi. I on później pokazuje, co ta rzeczywistość z nim robi. Ale zarazem miałam nadzieję, że to można odczytać jako opowieść bardziej uniwersalną, opowieść o zamieszkiwaniu, o budowaniu domu, zarówno w sensie no, takim materialnym, bo przecież myśmy też zbudowali dom, ale też symbolicznym. Górę Małostowską. I ja się dowiaduję z niej, oczywiście mając świadomości, że ona kompletnie była bez drzewostanu, że była łysą górą. I wokół niej były pola. I ginących, zamordowanych tak naprawdę żołnierzy, najpierw Żydów, a potem, bo to działo się pewnie nie, najpierw czasem. Żołnierzy. Czy najpierw żołnierzy, tak. W pierwszej wojny, a potem w czasie drugiej wojny Żydów. I mówisz, że nie ma nigdzie opisanego tego, tych wydarzeń w żadnym z przewodników. Czy znaczy, pierwsza wojna jest opisana? Tak, ale nie te wszystkie. Tak. Nie nawet te wszystkie... na sali siedzi tu autorka, która napisała książkę o Wielki Wybuch, o pierwszej wojnie światowej. Tutaj Katarzyna Kobylaczyk. Przyjechała z Krakowa dzisiaj. Miło. Rzeczywiście historia Żydów na tych terenach, na terenach wiejskich, w żaden sposób nigdy nie została opisana. My na dobrą sprawę nie wiemy, ile Żydów żyło we wsiach wokół Golic. O samych Golicach napisano parę książek regionalni historycy napisali, są dwie książki IPN-owskie. Natomiast ale rzeczywiście o historii żydowskiej w mojej wsi, we wsiach sąsiadujących, nie ma nigdzie ani słowa. Nikt tak na dobrą sprawę nie wie, ilu tych Żydów było. Mówi się o około 60 osobach, mniej więcej, w całej gminie Gładyszów, do której wtedy należał Wołowiec. I z czego to może wynikać? Czy mogło wynikać? To jest bardzo skomplikowane. Myślę, że to nie jest miejsce, żeby opowiadać teraz, dlaczego nie pisano o Żydach. Myślę, że to jest temat na zupełnie inną rozmowę.